Dzień dobry, Ubasi Tarat Spokojnej Ścieżki. Witam się z Wami 2 kwietnia. No i na dzisiaj wyszła karta Oczekiwanie. No to jest taka karta otwartości na to, co przychodzi. Nie ma tutaj pożądania czegoś. Jest raczej wdzięczność już za przyszłe rzeczy. Cokolwiek przyjdzie, masz poczucie, że będzie Ci to odpowiadało. Masz poczucie, że nie boisz się tego. Będziesz wdzięczny, wdzięczna i dlatego jesteś otwarty, otwarta i bez strachu wchodzisz w przyszłość. Może to być, tak jak nawet na tej karcie pisze, muzyka, melodia, którą może znasz, może nie, a sprawi nagle dzisiaj, że poczujesz się świetnie, że serce ci zabije, masz wrażenie, że ta muzyka nagle pomogła tobie, nie wiem, zdobyć więcej energii na dzisiejszy dzień. Ale najważniejsze w tej karcie jest to, że wdzięczny jesteś, wdzięczna za to, co już masz i już wiesz, że będziesz wdzięczny i przyjmiesz to z radością, z otwartością, co przyjdzie. I to już pozwala Tobie poczuć taką lekką energię, wejść w dzień bez strachu i obaw o to, co będzie. Otwierasz się po prostu na to, co przynosi los. Jakakolwiek by to nie była sytuacja, czy dobra, czy gorsza, czy trudniejsza, taka niekomfortowa może nawet, ale już jesteś wdzięczny, ale już wiesz i dziękujesz za to, że te sytuacje przyjdą i jest ci z tym łatwiej. Jest wtedy dużo łatwiej wkraczać w dany dzień. Kiedy naprzód nie mamy w sobie jakiegoś pożądania, że czegoś pragniemy na już, że naprzód nie zamartwiamy się, co będzie. Cokolwiek przyjdzie, przyjmij to z wdzięcznością. Będzie Tobie o wiele łatwiej pewne sytuacje też wytrzymać, o wiele łatwiej pewne sytuacje je znieść. Pewne rzeczy przychodzą i cokolwiek to będzie, przyjmij to z wdzięcznością. Zawsze dzień każdy przynosi małą, mniejszą, większą lekcję i to warto sobie w taki sposób ułożyć w głowie. Dobrze, że pewne rzeczy się wydarzyły, wiem coś teraz więcej, bardzo się cieszę, że pewna sytuacja zaistniała, teraz wiem, jak postąpię następnym razem i cieszę się z tego, że akurat dzisiaj, a nie jutro, za tydzień czy za miesiąc, bo już jestem o tyle, o taką sytuację, o takie zdarzenie mocniej przygotowana, mocniej doświadczona. Pozdrawiam Was serdecznie i dobrego dnia Wam życzę. Miejcie się dobrze. Pa, pa!